dosyć długie akcje, próba odnalezienia na boisku małych detali przeciwnika, w szczególności w obronie. Widać było, że dziewczyny, kiedy załapały ustawienie Wrocławia, to już zaczęły inaczej wykonywać atak i lepiej punktować. Można powiedzieć, że Wrocław grał w podobnym systemie i stylu jak my, tak? Jeśli chodzi o tą taką jakby techniczną sprawę. Trzy przyjmujące, jedna w bloku, postawienie jednak na defensywę i na to, żeby zabezpieczyć tył, a jednak nie na atomowy atak. Na początku byłem trochę sceptyczny, a jednak po paru treningach, a tym bardziej jak już teraz tu widzę organizację, styl, w jakim to ma być toczone, to wydaje mi się, że jednak popełniłem błąd i dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda organizacyjnie. Jedno, drugie, trzecie boisko treningowe, główne. Organizatorzy zapewniają wszystko, co potrzeba. Na miejscu można wszystko dograć, więc pomysł po tym pierwszym meczu, wczorajszym treningu, jak najbardziej trafiony organizacyjnie, jak zawsze. Polska siatkówka na najwyższym poziomie, więc trzeba posypać gołe popiołem i przyznać się do błędu, że wcześniej się może nie do końca pozytywnie o tym myślało, ale teraz widać, że jedna wielka organizacyjna zaleta tego wszystkiego.